okazja do rozmowy. Ale tak, to wymaga tak? ogromnej odwagi, takie stanowisko, nie uważasz, Antek, żeby się sprzeciwić? Znaczy ja jestem tradycjonalistą, i biorę kwiaty, biorę czekoladki i niosę mojej narzeczonej do aresztu śledczego na Grochowie. Teraz, a co się stało? Co tam? Jest przestępcą, takim skazanym, bo skradła moje serce. Ładne, to taki areszt. Naprawdę nie żyję, jestem. Zmarła dla mnie, bo mnie rzuciła. Idę na grób, kładę i mam taki znicz w kształcie serduszka. Jest romantycznie na grobach. Nie? Czyli wspominasz. Wspominam. Jakby, ale to... Co zrobić? No? Ona, wie pani, ona zmarła w tragicznym wypadku rolniczym, uprawiała jogę. Więc... Ja sobie obiecałam, słuchajcie, że przy takich sytuacjach nie będę się śmiała, więc wybaczcie mi, bo nie chcę potem po prostu tłumaczyć tego. Ale zrób przyjemność człowiekowi. Się udało. Zrób przyjemność człowiekowi, człowiek jest komikiem. Nie zaryzykuję. Nie mam występów od roku, jest pandemia, nic nie zaryzykuję, raz zaryzykowałam, to się źle skończyło. Tak, to jest to, że ludzie się... Czarny humor, widzisz, jest przereklamowany. Wie.